Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Przeżyj w Guszy. Dzisiaj jesteśmy tak spontanicznie w Puszczy Drawskiej. Chcieliśmy zwiedzić ten teren, ale nie byłbym sobą, gdybym nie nagrał tutaj jakiegoś spontanicznego odcinka. Mianowicie poruszymy dzisiaj kwestię strzyżaka sarniego oraz kleszcza. Pokażemy też, jak kleszcza usuwać. Opowiemy troszeczkę, co grozi po ugryzieniu kleszcza. Zaczynamy! Przemierzając Puszczę Drawską pokonaliśmy w 2 dni około 25 km. Jak na wyprawę z dziećmi jest to naprawdę bardzo dobry wynik. W ten sposób oczywiście trenowaliśmy wytrzymałość na pokonywanie dużych dystansów w tak niełatwym terenie. Ale oczywiście będąc też dobrze zabezpieczonym mocnymi preparatami przeciwko owadom, na swojej drodze spotkaliśmy pewnego niebezpiecznego, choć niewielkich rozmiarów owada, który może naprawdę spowodować bardzo poważne defekty na naszym zdrowiu. Mowa tutaj o kleszczu. A więc kleszcze mogą zarazić nas bardzo szkodliwą boleriozą, a co gorsza zapaleniem opon mózgowych. Ogólnie są dostępne szczepionki, lekarze to proponują, ale ja mam tutaj jeszcze lepszy sposób, sprawdzony przeze mnie, bo skutkuje od ponad 30 lat, bo pierwszego kleszcza miałem mając 5 lat, a mam 35 i w tym czasie miałem tych kleszczy już dziesiątki i naprawdę, jak widać, jestem cały czas zdrowy, nic się nie dzieje. A więc tutaj całym patentem i tajnikiem jest oczywiście po pierwsze, tak jak już mówiłem, spsikanie się dobrym preparatem. Po drugie, założenie odpowiedniego stroju, czyli nakrycie głowy, długiego rękawa, długich nogawek, wysokich butów, mimo tego, że jest ciepło, tak by trzeba było się ubrać w lesie. Trzecia opcja, i to jest najważniejsza, że tak powiem, jest to samoistne nauczenie się usuwania kleszczy. Gdyż czas, który mija od ugryzienia do wyciągnięcia, jest tu naprawdę istotny. Więc jeżeli jesteśmy na wyprawie i umiemy samemu usuwać te kleszcze, no to możemy zidentyfikować go pod koniec wyprawy, przed snem, po kilku godzinach i go usunąć. Wtedy prawdopodobieństwo zakażenia wymienionymi tutaj schorzeniami jest naprawdę niskie albo i znikome. Druga sprawa, jeżeli zidentyfikujemy tego kleszcza po tych kilku godzinach, on wtedy nie jest zbyt mocno wgryziony w nasze ciało i nie ma problemu z usunięciem jego. Będąc więc też w Puszczy Drawskiej, jak teraz widać na ujęciu, no, nam zdarzyło się, że kleszcz nas właśnie ugryzł, mimo zabezpieczenia strojem i dobrymi środkami. Ale właśnie teraz pokażę tutaj, jak usuwać go.
Jest to bardzo proste. Jeżeli on nie jest właśnie tak mocno wgryziony po kilku godzinach, tak jak tutaj na filmiku go znaleźliśmy, wystarczy pincetą, którą trzeba mieć w apteczce, złapać tego kleszcza ostrożnie i delikatnie pokręcić i pociągnąć ostrożnie w górę, tak ażeby nie została żadna część w środku. Tak usunięty kleszcz i to miejsce dezynfekujemy jakimś środkiem do dezynfekcji. I tak naprawdę jest to bezpieczne, nie powinno się nic stać. Jak już wspomniałem, ja mam 35 lat, od 30 lat w porę usuwam kleszcze po kilku godzinach i nic naprawdę mi nie jest. A naprawdę takie nauczenie się samemu usuwania kleszczy jest bardzo istotne, gdyż czas jest tu, że tak powiem, najważniejszy. Gdybyśmy mieli teraz tak, dopiero po kilkunastu godzinach znaleźć tego kleszcza, teraz tak jeszcze jechać na izbę przyjęć, tam czekać, bo wiadomo jak to teraz jest ze służbą zdrowia, no to mija ten cenny czas i może być tak już, że po 24 godzinach kleszcz właśnie wpuści te niepożądane przez nas bakterie i może dojść do właśnie zakażenia. A już nie mówię o jakimś czasie kryzysu, konfliktu, gdzie służba zdrowia będzie całkowicie zawalona i będziemy musieli radzić sobie sami, więc naprawdę jest to bardzo istotna technika i radzę nauczyć się jej samemu, a na pewno się przyda. Drugim gagatkiem, którego możemy spotkać w lesie, jest strzyżak sarni. On wygląda podobnie jak kleszcz, aczkolwiek jest, ma skrzydła, tak by kleszcz ze skrzydłami. Więc jeżeli zobaczymy kleszcza ze skrzydłami, bo tak często ludzie mylą właśnie strzyżaka z kleszczem, to jeżeli ma skrzydła, jest to strzyżak sarni. Strzyżak sarni dla ludzi on nie jest groźny, aczkolwiek jest, że tak się wyrażę, upierdliwy, bo nieraz gdzieś mi wchodził pod bluzkę, on tam się próbuje wedrzeć. Aczkolwiek on też może ukąsić człowieka, acz te ukąszenia nie są jakieś szkodliwe, nie powodują tak dotkliwych chorób jak ukąszenie kleszcza, bo powodują tylko jakieś odczyny alergiczne. Strzyżak sarni, jak sama nazwa wskazuje, on atakuje właśnie jelenie, sarny. Tam właśnie składa w tej sierści jaja i tam wykluwają się larwy, które żerują właśnie na takim ciele sarny i tam opijają ją z krwi. Ale na człowieku on nie składa jaj, więc jeżeli chodzi o strzyżaka sarniego, to nie mamy się z grubsza czego obawiać. No więc tak, no poruszyłem tutaj bardzo istotne kwestie, gdyż kleszcz jest małym osobnikiem z lasu, a może naprawdę spowodować poważne uszkodzenia organizmu. Aczkolwiek też nie panikujmy, nie słuchajmy za bardzo telewizji i straszaków z internetu, gdyż naprawdę kleszcza można spotkać wszędzie, nawet w przydomowym ogródku czy parku. Istotne jest, tak wspomniałem, aby w porę go usunąć, a naprawdę nic nam nie grozi i bez obaw możemy zabierać dzieci i wyruszać w teren. No tak, no to więc na dzisiaj to tyle. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, no to zapraszam do subskrypcji. No i co? Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam.